Hej, hej, kochani. U mnie jak zwykle pralka w tle. Dzień bez prania, dzieniem straconym. No, dzieniem. Powiem wam tak, że miałam taki złośliwy komentarz na YouTubie pod jednym z filmów. Jak powiedziałam, że okres mi się zbliża i coś mi wyskoczyło i mówiłam to kilka razy. Ktoś napisał, to ile ty masz 3 razy okres w miesiącu? No więc słuchajcie, nie wiem, gdzie jest to serum pod oczy. No więc słuchajcie, spóźniał mi się okres. A nie wiem, czy wy też tak macie, że ja generalnie tak mam, że jak mam jakieś takie bardzo stresowe sytuacje, to mi się okres spóźnia. I od razu nie jestem w ciąży, to jest technicznie niemożliwe. I po prostu nie chcę o tym mówić, ale wiem, że muszę, bo zaraz będzie, wiecie co, w komentarzach. I też ja nie jestem jedną z tych kobiet, które mówią, wiecie, te dni w miesiącu, nadszedł ten czas. No nie, dostałam okres. Benton. To jest ten BHA Skin Toner. I powiem wam, że zawsze tak mam, że jak mi się spóźni okres, potem go dostanę, to się tak fatalnie czuję. I to jest kolejny temat, który też chciałabym odczarować, ponieważ ja po prostu się gorzej czuję. A to jest kolejna rzecz, wiecie, o której właśnie niektórzy, nie wiem, z którą niektórzy mają problem. No a wiecie, właśnie mówienie te dni, no wszystkie kobiety mają okres. A to zaraz będzie tak, te po menopauzie i tam do któregoś nie mają. Mam nadzieję, że się wszyscy rozumiemy. I to jest właśnie też takie tabu, że z jednej strony można mówić, nie wiem, o tamponach i kubeczkach menstruacyjnych, ale z drugiej strony o okresie już nie. No i oczywiście też nie można powiedzieć, że ktoś się źle czuje. A słuchajcie, naprawdę mam takie koleżanki, które mówią, że po prostu one, jak mają dostać okres, to tak bardzo źle się czują, mają migreny i generalnie naprawdę, że to jest dla nich po prostu takie minimum 2 dni wyjęte z życia, że słuchajcie, myślę, że o tym też trzeba mówić, bo to jest kolejny taki temat, ja od razu mówię, ja tak nie mam. Na szczęście. Jezu, ja w ogóle o tym zapomniałam. Zobaczcie, ja mam to serum ze SkinCeuticals i w ogóle go nie używam. Właśnie, muszę zrobić koniecznie tutaj porządki na mojej półeczce z kosmetykami, bo tutaj jeszcze nie doszłam, że tak powiem. Mam straszny bałagan i nie widzę, co mam i potem tego nie używam. Zawsze jak sobie tak ustawię te kosmetyki, że wiecie, tutaj sera, tu kremy pod oczy, tu kremy do twarzy i tak dalej i mam porządek, to wiem, czego mam używać. Kurde, zapomniałam o tym. A nie wiem, gdzie mam to serum pod oczy. No, więc tu muszę zrobić porządek, przejrzeć, bo tutaj nie robiłam odkąd, nie wiem, od kiedy, ale no, jeszcze to były czasy przed wyjazdem na Mazury. To było bardzo dawno. I muszę sobie tutaj pouprzątać, bo też część jest takich kosmetyków, gdzie są jakieś resztki, albo po prostu one mają, no one już powinny iść do kosza na śmieci, bo się zepsuły. I teraz nie wiem, jaki bym chciała krem do twarzy na to. No właśnie, może sobie tego użyję, bo mam jeszcze z Ren tą miniaturkę. Chyba sobie kupię ten krem w dużej wersji. Więc tak. Dla złośliwych. No to był tylko jeden komentarz, tak. Ale no tak, czasami ktoś może się źle czuć i jakby to już tłumaczyłam w poprzednim vlogu, że no wiecie, takie komentarze, że tam ktoś się gorzej czuje, bo nie wiem, ma dzieci, pracuje, mniej zarabia albo coś tam, no to nie wiem, chyba te dzieci się nie wzięły znikąd i jakby wiecie, jakbym była złośliwa, to bym powiedziała, nie wiem, to zmień swoje życie, no. Ale nie powiem tego, bo rozumiem, że każdemu może być ciężko. Tadam! Czego niektórzy nie rozumieją. No ale taki mamy klimat. Tak to wygląda. I tyle. I tak jak już wspominałam, jak mówię, że sobie dobrze radzę,
to zachowaj to dla siebie. A jak mówię, że mi źle, to też zachowaj. Generalnie zachowaj wszystko dla siebie, a jak nic nie mówię, to powiedz, co się stało. Natychmiast masz nam powiedzieć. Jesteś tak, Kicia, osobą publiczną, musisz natychmiast się wyspowiadać. Dobra, o, no właśnie, a tu było serum pod oczami. No, pod oczami, pod oczy. No właśnie, właśnie o tym mówię. Chodź, Kicia, idziemy jeść śniadanie. Zaraz do was wracam. I tak, jeszcze nie rozpakowałam krzeseł. Ale słuchajcie, pokażę wam tylko to. Ja to zamówiłam z West Wing i to jest do zdejmowania butów, że tu przytrzymujecie jedną nogą, tu, a tu wkładacie drugą i zdejmujecie buta. I na przykład, mówiłam wam, że te różne botki z Zary, które nie mają zamka ekspresu suwaka, są po prostu, ja zawsze się męczę i nie mogę tego zdjąć. I to jest zarąbiste. Nie wiem jak to się nazywa. Jak ktoś wie, jak to się fachowo nazywa, to niech napisze w komentarzach, żeby inni też mogli sobie kupić. I tak jak wam mówiłam, tu zrobiłam sobie takie miejsce do siedzenia. I siedzę i sobie patrzę na drzewa. No chodź, a Kicia wyczaiła. Chodź. No chodź. Chodź. Chodź tutaj. Chodź. Nie? Wyglądasz przez okno. Wyglądasz przez okno. Ona sobie tutaj siedzi i wygląda. W każdym razie, no chodź, marudo do mnie. W każdym razie zrobiłam sobie taki kącik. I tak, powiem wam, że właśnie dzisiaj jest ten pierwszy dzień okresu, gdzie ja się zawsze tak czuję. Tak sobie, tak? No, ty mnie rozumiesz. I słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć na temat komentarzy, bo po prostu porady na temat mojego zdrowia psychicznego, o tym, że jestem, o, że mam fazę złości teraz. Słuchajcie, fazę złości to ja miałam, wiecie, w czerwcu. Teraz mam fazę niech wszyscy mnie zostawią w spokoju, a niestety nie chcą tego zrobić. Kolejne komentarze, że może wrócimy do siebie. Nie, nie wrócimy. Na pewno. Nie ma nawet takiej opcji. Więc też proszę sobie darować. No i wszystkie komentarze z cyklu, że tam jak nie mogę spać, to żebym sobie wzięła melatoninę albo żebym poćwiczyła. No to jest właśnie tak, jak się wypowiada ktoś, kto nie wie, o czym mówi, a daje dobre rady. Wiecie co, jakby to było takie łatwe, to wyobraźcie sobie, że dawno bym już to zrobiła. Ale to tak nie działa. No i niestety niezrozumienie problemów zdrowia psychicznego jest ogromne. Tak samo jak porady typu idź do kościoła albo szukaj tam prawdy w Jezusie czy coś, no. Tak, nie, nawet słuchajcie, nie będę o tym mówić. Także tyle. Tyle w tym temacie, no jakby. Nadal niestety wiedza na różne tematy jest bardzo ograniczona. Ale komentarze są. Jeszcze raz tylko przypominam, że ja mogę kasować komentarze i mogę blokować różne osoby. One również mogą zablokować mnie w ten sposób, że nie będą mnie oglądać. Jeżeli denerwują was moje filmy, to możecie mnie nie oglądać. I nie naruszać swojego zdrowia psychicznego, bo ewidentnie wam to coś złego robi, skoro tak przeżywacie. To na tyle ogłoszeń parafialnych. Natomiast, no jeszcze tylko raz powtórzę, że słuchajcie, to, że ja się czuję źle, albo że czasami jest mi smutno, albo że czasami płaczę, to nie znaczy, że ja czekam, aż Tomek wróci i to o to chodzi. Nie wiem. Nie wiem czasami jeszcze, jak niektóre rzeczy powiedzieć, żeby dotarło może. No ale tak, słuchajcie, ja już naprawdę się śmieję i
jeżeli ktoś myśli, że mnie jakiś komentarz, wiecie, urazi, to ja już tą fazę złości już mam lata temu za sobą. Właśnie ostatnio ktoś mnie napisał, że już 12 lat mam kanał. Więc słuchajcie, gdybym ja się przejmowała wszystkim, co mi ludzie piszą, to naprawdę dawno temu bym musiała skończyć nagrywać i depresję miałabym dużo wcześniej. Nie wiem. A jeżeli chodzi o komentarze typu tam nie odpowiadaj hejterom i tak dalej, to słuchajcie, no nie, to co ja zawsze powtarzam, w pewnym momencie trzeba uciąć różne dyskusje, bo to po prostu narasta i jest tego coraz więcej. I też ja nie uważam, że mam obowiązek, wiecie, słuchać jakiś pierdół, a sama mam obowiązek milczeć, bo nie. No i jak komuś się nie podoba to, że pouczam widzów, no to przestanę, jak ja przestanę być pouczana i przestanę dostawać dobre rady, diagnozy, co mi jest, co powinnam zrobić, co mnie uleczy i z czym mi będzie lepiej i jak powinnam żyć, to jak nie będzie ani jednej takiej porady, to uwierzcie mi, że ja też nie będę miała o czym mówić. Także tak to wygląda. No i powiem wam, nie wiem, naprawdę dla mnie zawsze pierwszy i czasami jeszcze drugi dzień okresu to jest taki, że wszystko mnie boli i czuję się psychicznie taka, że tak z jednej strony czuję taką ulgę, bo to wiecie, nie wiem czy wy też tak macie, że taki PMS, że tak narasta i czuję taką ulgę, ale z drugiej strony się czuję taka, tak, także sobie pogadaliśmy. Jak widzieliście, rano zrobiłam sobie twarożek ze szczypiorkiem i z rzodkiewką. Jestem bardzo podekscytowana na to śniadanie. Chwilę sobie posiedzę, odsapnę. Też właśnie ostatnio powiem wam, że staram się przynajmniej. Rano nie robię, bo ja rano wstaję i jak mam powera, to tak i zasuwam. I tak staram się sobie dawkować tą energię, żeby nie było tak, że potem, wiecie, koło jakiejś godziny już jestem znowu ten, więc dawkuję sobie energię i ja już teraz znowu, jak to mówię, słyszę te komentarze, o, inni nie mają takiej możliwości, bla bla bla, a co byś powiedziała, jakbyś była na etacie? Nie wiem, co bym powiedziała, bo tak poprowadziłam swoje życie, że jestem w miejscu, jakim jestem i nie będę też za to przepraszać i pracuję bardzo ciężko, pracuję na to, co mam i ja sobie tak układam życie, jak mi się podoba. I to jest, powiem wam, to jest takie męczące, że po prostu o wszystkim trzeba mówić. Ja wiem, że 99% oglądających nie czyta komentarzy i w ogóle ci, którzy nic nie piszą, to po prostu są tak. Albo jak nie są, to po prostu są normalni, jak mi się coś nie podoba, to wychodzą i mnie oglądają i nie wiem, wracają za kiedyś tam albo nie wracają, no bo ja tak mam, jak mi się nie podoba coś, co słyszę, to po prostu się od tego odcinam, co jest moją poradą psychologiczną dla was, róbcie tak, a będzie wam lepiej. Natomiast też, tak jak mówiłam, chcę zacząć też odnosić się właśnie do niektórych tych głupot, bo kiedy zaczęłam o tym mówić, to też dostałam od tych moich prawdziwych widzów, którzy są tutaj dla mnie, a nie po to, żeby tam wypisywać głupie rzeczy, dostałam ogromną masę wsparcia, bo po prostu wy, którzy nie czytacie komentarzy, to nawet nie jesteście świadomi, że jakieś takie, wiecie, pierdoły ktoś może wypisywać. I ja to też rozumiem, bo ja nigdy nie czytam komentarzy pod filmami, absolutnie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja oglądam film dla jego twórcy i dla tego, co ma do powiedzenia. Jak mi się coś nie podoba, to wychodzę. Tyle. Nie kocie? Musimy w końcu te pudła z te krzesła z kartonu wyciągnąć. Nawet tata do mnie dzisiaj dzwonił, czy mi nie przyjechać ich poskręcać. Ale muszę je najpierw wyciągnąć i w ogóle powynosić kartony znowu, nie? No. I dobra, słuchajcie, idę jeść śniadanie. No chodź, chodź. No chciałaś wejść, się poprzytulać?
No Kici bardzo się podoba nasz zakątek tutaj do siedzenia, bo jak tylko słyszysz, że ja tutaj idę, to normalnie słyszę, jak biegnie, a uwierzcie mi, że ją słychać, jak biegnie, bo to taki hipcio biegnie. Więc 7 kilo żywej wagi kota biegnie, to słychać, nie? Mój pończuszek. Mój pończuszek. Tak? I znalazłaś sobie takie, o no, no chodź. I teraz usiądziemy na pani. No to jeszcze nie wstanę na chwilę, żeby kota pomiziać. Tak. I ja jeszcze tylko coś powiem do tych moich widzów, to ja wiem, że wy jesteście za mną i wy mnie oglądacie, bo lubicie i jakby, no wiem, ale no słuchajcie, ja też po prostu czasami muszę tupnąć nogą i czasami muszę coś powiedzieć, czy w prawdziwym życiu, czy w tym internetowym, też wiecie, nie odnoszę się do wszystkiego, bo po prostu bym chyba musiała robić notatki i potem, nie wiem, cały film nagrywać o tym, żeby tłumaczyć ludziom różne rzeczy, a tego na pewno robić nie będę i nie będę na to tracić energii. No i mam nadzieję, że mnie rozumiecie i wspieracie nadal, a też jest tak, że powiem wam, że dostaję tyle wiadomości prywatnych, bo ludzie też nie chcą właśnie pisać komentarzy pod filmami, bo nie chce im się dyskutować. I piszą tak, rozumiem cię, wspieram, oczywiście masz rację, albo przechodzę coś podobnego, twoje filmy mi pomagają. Wiecie, dużo ludzi też mi pisze, że tak jakby, nie wiem jak to nazwać, czerpię z mojej energii, że właśnie, że ja się nie poddaję, że mimo trudności losu, że sobie radzę, że nie daję się stłamsić innym, że idę do przodu i dużo ludzi mi pisze, że dla nich to jest właśnie taka dobra lekcja, bo w ogóle jest też coś takiego, że czasami jak przebywamy w energii jakiejś osoby, która ma takie skillsy, jakie my sami byśmy chcieli mieć, to tak jakby trochę tego czerpiemy od niej i trochę jakby możemy się uczyć i sami się takimi stawać. Dlatego też bardzo ważne jest, wiecie, odcinanie toksycznych ludzi i otaczanie się ludźmi, którzy coś osiągnęli, którzy mają coś do... No generalnie, którzy mają taką energię, jaką sami chcielibyśmy mieć w ten sposób. No a właśnie to po raz kolejny, jak ktoś mnie ogląda i ja go denerwuje, to otacza się energią, która mu psuje dzień na jakieś pewnie pół godziny, czy tam ile trwa vlog, więc to jest bardzo niekorzystne, więc mówię tutaj absolutnie serio, to na was źle działa, więc nie oglądajcie mnie, czy jakichś kanałów, które na was źle działają, naprawdę, mówię tutaj zupełnie szczerze, będzie wam lepiej. Tak kocie? A jeszcze w ogóle dzisiaj ja mam problem z otwieraniem wszystkich opakowań i ci ludzie, którzy mnie znają w życiu prawdziwym, to wiedzą, że ja po prostu się męczę z otwieraniem wszystkiego i nie mogę otworzyć. I dzisiaj walczyłam z taką zakręcaną buteleczką leku dla sushi, nożem do masła i po prostu tak się przecięłam, że no to jest hit w ogóle. Ja nie wiem, naprawdę... Tak, możecie się śmiać, serio, po prostu te wszystkie najgorsze są właśnie te zabezpieczenia w lekach albo w tych środkach czystości, no które wiadomo są po to, żeby dzieci się tak łatwo do tego nie dobrały, ale ja widocznie mam motorykę 5-latka i ja też nigdy się nie mogę do tego dobrać. Jeżeli ktoś tak ma, to niech mi napisze w komentarzu, bo może poczuję się mniej osamotniona w tej walce, ale ja po prostu wszystko jakoś zawsze rozwalam, bo nie umiem tego otworzyć, no po prostu... Nie wiem, musiałam rozwalić to. No to wiecie, to była taka zakrętka, że trzeba do dołu i przekręcić. A sushi już musiała dostać leki. W ogóle kupiłam sobie też świeży chleb i kupiłam dwie napoleonki. Tu są tak pyszne napoleonki. Aha, i jeszcze w ogóle jak powiedziałam o inflacji, że jakby to, że mówię o cenach w sklepie, to mówię o inflacji.
I też jak ktoś mi powiedział coś tam, no, że za coś zapłaciłam, że co to za sklep, że tam tyle rzeczy kosztują. No słuchajcie, to nie wiem, może wychodzicie na przykład tylko do Lidla i do Biedronki i nie wiecie, że są takie sklepy na osiedlach, gdzie ceny są zupełnie inne. I na przykład ja tutaj mam taki sklep, który jest po prostu najbliżej i ceny są takie, jakie są, ale o tym wam nie mówiłam. Dobra wiadomość jest taka bardzo ekscytująca, że budują pod samym domem moim Lidla. No, także bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i cieszę się, że właśnie to jest Lidl, chociaż Biedra tak samo, lubię tak samo i różne rzeczy ten, ale jakoś do Lidla mi jest ostatnio nie po drodze, chociaż nie, teraz ostatnio byłam. No ale tak, do Lidla to chodzę, jak gdzieś tam jestem przy okazji, mam blisko. No a tak to albo tutaj sklep osiedlowy, albo Biedra, a teraz będę mieć Lidla pod samym nosem, po prostu tak. No dobra, słuchajcie, to ja wyjmuję, włożyłam ten twarożek do lodówki, bo ja lubię zrobić tak wcześniej i trochę, żeby sobie poleżał i się przegryzł. I zjem moje pyszne śniadanie. Właśnie zjem sobie wózetkę. Wezmę sobie chyba nospę, bo mnie po prostu tak brzuch boli, ja nie chcę brać na pusty żołądek. I zobaczymy, co nam ten dzień przyniesie. Mam do nagrania też haul z Zary, który już leży i leży i też nie powiem wam, nie przysięgam wam, nie miałam czasu się za to zabrać, a muszę to zrobić. Znaczy muszę. No po prostu wiecie, nie chcę wam wrzucać, jak już tych rzeczy nie będzie. No o to tylko chodzi. Także to by było na tyle. Ja uciekam i się do was odezwę po śniadaniu pewnie. No dobra, ja już się ogarnęłam. Zaraz przychodzi do mnie mama, więc mi przyniesie skrętarkę, więc w końcu wyciągnę te krzesła i je złożę, bo już sama nie mogę na to patrzeć. Przyszły do mnie dwie paczki z Bath & Body i kalendarz adwentowy z... Boże, mam zaćmienie. Z The Body Shop. Ale to pokażę wam na Instagramie, bo tam niewątpliwą zaletą jest brak komentarzy. Już nie chce mi się słuchać na temat, ile coś kosztuje albo coś takiego. Kto chce, to niech mnie śledzi po prostu na Instagramie. I jeszcze tylko chciałam, nie wiem, czy już wam to mówiłam rano, czy nie, ale chyba nie. A jak mówiłam to i się powtarzam, to przepraszam, ale tak mnie boli brzuch, że masakra. Pod filmem, gdzie powiedziałam, że miałam, może tu usiądę, spotkanie z astrologiem i że było bardzo inspirujące, w ogóle to jest zajebiste światło, że było bardzo inspirujące i dużo mi dało i w ogóle były komentarze, nie wierz we wróżki, bo one trafiają na ludzi, którzy są w złym stanie psychicznym i chcą manipulować czy coś tam. A więc moi drodzy kochani, po pierwsze, jak ja mówię, że miałam spotkanie z astrologiem, a ktoś mi pisze, nie wierz we wróżki, to no jakby, jaki to jest poziom rozmowy? Ktoś napisał komentarz, który przypięłam tam, no astrolog, a nie wróżka, ciemny ludzie. Tak dokładnie brzmiał ten komentarz. No i jakby tutaj, no nie będę się dalej wdawać w dyskusję. Po drugie, jeżeli uważacie, że pójdziecie do astrologa, do wróżki, do coacha, do psychologa, do koleżanki, do kogoś tam i ten ktoś wam powie, co macie robić w życiu i jak macie żyć, a wy będziecie, jesteście na to tak podatni, że będziecie żyć według tego, co ktoś wam powiedział, to zgadzam się w 100%, absolutnie tego nie róbcie. Nigdy tego nie róbcie. I słuchajcie, czy coach, czy nauczyciel w szkole, czy ktoś, obojętnie kto, wam powie, że masz takie predyspozycje i możesz robić tylko to, albo
tylko z tą osobą będzie ci dobrze, spod tego znaku zodiaku, albo o takich cechach charakteru, albo że w pracy to się sprawdzisz tylko w tym, a nie w czymś innym. Jeżeli jesteście tak podatni na takie rzeczy, to faktycznie unikajcie i nigdy tego nie róbcie. Bo pamiętajcie, że wszystko, podkreślam absolutnie wszystko, jest tylko waszym drogowskazem. I możecie tego wysłuchać i wziąć to pod uwagę i wykorzystać to na swoją, wykorzystać to na swoją korzyść. Użyć to w dobrym celu dla polepszenia swojego życia, dla samorozwoju i tak dalej. Albo nie. Ale pamiętajcie, że to jest tak, że nawet możecie iść do wróżki, do astrologa, do księdza, gdzie wam pasuje i on wam powie, macie zarąbiste umiejętności do zarabiania pieniędzy na przykład, macie rękę do kasy, ale będziecie leniwi, to żadne predyspozycje wam nie dadzą pieniędzy w życiu. Wszystko jest tylko wskazówką, drogowskazem, kierunkiem. I naprawdę możecie mieć najlepszy horoskop urodzeniowy, najlepszy rys psychologiczny, no cokolwiek, albo najgorszy. A jak będziecie pracowici, będziecie mieć pomysł na siebie, będziecie wierzyć w siebie i dążyć do celu, to go osiągniecie. Także po pierwsze błagam, jak chcecie dyskutować na jakieś tematy, to najpierw trzeba mieć jakąś wiedzę. Po drugie, jak ktoś mi mówi, tam właśnie znajdź drogę w Jezusie czy coś takiego, to też mam uwierzyć na słowo. A po trzecie, to słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że ktoś wam powie, masz robić tak i tak i ty to zrobisz i potem ci będzie dobrze w życiu. To ty decydujesz, to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, to ty masz wolną wolę. Dlatego to jest takie piękne, że jesteśmy ludźmi, że każdy ma wolną wolę i każdy może odmienić swój los. I tak, są ludzie, którym mówiono w szkole albo gdzieś tam, są sportowcy, przedsiębiorcy, różni ludzie, naukowcy, którym mówiono, że z ciebie nic nie będzie, ty w ogóle nie dasz rady, będziesz nikim i osiągnęli wielki sukces, a są ludzie, którym mówili, Boże, ty jesteś taki inteligentny, w ogóle masz takie predyspozycje, na przykład w sporcie, ludzie, którzy się urodzili, obdarzeni jakąś taką predyspozycją fizyczną, bo w sporcie no, trzeba też mieć coś takiego i nic z tym nie zrobili. I zaprzepaścili swój talent i nic nie osiągnęli. Także pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. A jeżeli ktoś jest faktycznie taki podatny na to, co mówią inni ludzie i według tego będzie potem kształtował swoje życie, no to faktycznie zgadzam się, lepiej unikać jak ognia. I tyle. A słuchajcie, jeszcze mówienie, że po prostu ja jestem osobą, która w ogóle wierzy w coś na słowo i która, nie wiem, której można coś powiedzieć i ja po prostu to łyknę jak młody pelikan i muszę wyprostować włosy, bo mi się powybiały. Na Dysona je układałam, bo pytacie mnie, jak układam włosy, to tą szczotką Dysona. Jeżeli ktoś uważa, że ja jestem taką osobą, która w ogóle sugeruje się zdaniem innych, no to wiecie, ten kanał by inaczej trochę wyglądał, gdybym brała pod uwagę komentarze różne, które tutaj spływają. Także myślę, że jeżeli o to chodzi, możecie być bezpieczni, że nikt mi nic nie wmówi. I tak, ja mam swoją wolną wolę i tak, ja wiem, czego chcę i jaką drogą mam podążać, a wszystkie takie różne rzeczy, które ktoś wam może powiedzieć, nieważne co to jest, możecie wykorzystać tylko, powinniście wykorzystać tylko i wyłącznie jako właśnie taki drogowskaz, coś co wam w życiu pomoże i co sprawi, że może gdzieś tam odnajdziecie siebie, na przykład w jakiejś dziedzinie, w której siebie nie widzieliście i ktoś wam coś podpowie ciekawego, ale to nie jest... To nie jest tak, że idziecie, nawet jak idziecie do wróżki, to nie jest tak, że ona wam mówi, no nie wiem, może są takie wróżki, to akurat z tym nie mam doświadczenia, więc się nie wypowiadam. Ale no to chyba też nie jest tak, że ktoś mówi, jutro masz się umówić z tym brunetem i to będzie twój mąż, a pojutrze coś tam, bo pamiętajcie, że nawet jeżeli coś jest zapisane w gwiazdach, jeżeli coś jest zapisane w kartach, jeżeli coś jest zapisane gdzieś tam, jeżeli wierzycie w Boga,
to każdy los można odwrócić i każdą szczęśliwą kartę można spieprzyć i można samemu sobie spieprzyć życie. Albo można mieć potencjał i go zarąbiście wykorzystać, albo można nie mieć potencjału w jakiejś dziedzinie, ale mieć pomysł na siebie, nie słuchać, co mówią inni, być pracowitym i osiągnąć sukces w tej dziedzinie, w której ktoś wam mówił, że na pewno nie dacie rady. Także to jest jeszcze moje słowo na dziś. Tak jak mówiłam, zaraz przychodzi do mnie mama, więc jeszcze na szybko tutaj chcę odkurzyć i nagrać te dwie paczki na Instagram. Jeżeli mnie nie śledzicie na Instagramie, to zapraszam. Ja tam wrzucam trochę inne rzeczy niż tutaj. Czasami jestem, czasami mnie nie ma. To w zależności od tego też, jak mam czas, bo no, czasami jest tak, że jak mam tyle rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, to no, starcza mi na YouTube'a, na Instagram już mi czasami czasu nie starcza. Także link do Instagrama mojego macie pod spodem. Pamiętajcie, miejcie swój rozum, idźcie swoją drogą. A jeżeli naprawdę uważacie, że to tak działa, że ktoś wam powie, jak macie żyć i wy chcecie tak robić, to, to faktycznie unikajcie takich osób. A więc słuchajcie, nadeszła ta wielkopomna chwila, że zniknęło pudło. I skręciłam krzesła. Znaczy jeszcze tam z tyłu są pudła, ale już mi się nie chciało drugi raz iść z kartonami. Pokażę wam tylko, zobaczcie. Skręciłam krzesła. Wyglądają one tak. Tam na razie stoją miseczki. Jeszcze nie wiem, co z nimi zrobić, bo przez to, że tam przestawiłam fotel, to teraz... ale w sumie... No także słuchajcie, one tak wyglądają. Sushi, co sądzisz? Skręciłam je i powiem wam, że... Dobrze, że pożyczyłam od taty wkrętarkę, bo tam był taki, wiecie, ten kluczyk. Już nawet mi się nie, sorry, jestem tak zmęczona, że mi się nie chce wstawać, ale niektóre mi poszły łatwo. Nie, chyba jedno było takie najgorsze, że były niezbyt dobrze spasowane te dziurki wywiercone w krześle z tymi nóżkami. No ale to w dzisiejszych czasach tylko IKEA ma chyba idealne te, że pasują. O ile się dobrze skręci. Ja przynajmniej nie miałam do tej pory problemów. Natomiast generalnie poszło gładko i jestem zadowolona i fajnie, fajnie wyglądają. Czekajcie, jeszcze tak się odsunę. Tamte miseczki teraz no, tak trochę psują, ale no trudno. Zresztą ja, wiecie, mam taki dom, że ja lubię, żeby w domu było widać, że ktoś żyje, gotuje, mieszka. Od czasu do czasu robię takie czystki, ale generalnie no, na przykład tam stoją od mojej mamy różne rzeczy, które mi przywiozła. Ale generalnie tak. Podoba mi się. Pokażę wam jeszcze. No, to już wam pokazywałam w poprzednim vlogu, ale możecie zobaczyć skręcone. Jeszcze muszę filce podkleić, bo to jest bardzo ważne. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy kicia ich nie załatwi, nie? Bo myślę, że to będzie... taki największy test. Natomiast powiem wam, że jak stało to krzesło w folii, to jakoś tak niezbyt jej się spodobało, więc rozważam, żeby przez chwilę zrobić coś a la szalone lata 90. w Polsce i nie nałożyć im tych folii, ale zobaczymy. Bo tak jak wam już chyba wczoraj mówiłam, ona sama z siebie nie drapie mebli, tylko jak czasami na coś skakuje, a jest taka ciężka, że jej się noga podwinie, no to spada i wtedy pazurami. No, ale generalnie tak to wygląda. A, jeszcze wam tu pokażę. Kiedyś wy mi poleciliście profil na Instagramie, jak oni się nazywają? Zielone Pogotowie? Tak. I wczoraj zobaczyłam na Instagramie, że zrobili coś takiego jak kalendarz ogrodniczy. Nie wiem, czy tu jest cena. No w każdym razie, jak wejdziecie na ich Instagram i ktoś mi też polecał właśnie, nawet nie ten, tylko żeby sobie kupić taki kalendarz ogrodniczy, gdzie macie wszystko napisane, co kiedy sadzić i tak dalej. I tutaj jest pełno różnych porad. Proszę, nawet już odśnieżysz chodnik, nadmiar śniegu możesz włożyć pod hortensję, a nawet zasypać je śniegiem całkowicie. No takie, widzę, co ciekawe tutaj są rzeczy. Dziś, tylko na szybko tak przejrzałam. No ale myślę, że wiecie, to będzie taka rzecz, że to
to zostanie na lata, to nie jest tak, że tylko kalendarz po prostu jako kalendarz. Zresztą w ogóle zamówiłam sobie inny kalendarz na 2022, ale będą go wysyłać dopiero w listopadzie. Natomiast tak Wam pokazuję, bo zobaczcie sobie ich profil, ja ich obserwuję na Instagramie, może jak chcecie sobie kupić kalendarz, sobie kupcie. Ja sobie go sama zamówiłam za własne pieniądze. I tak, myślę, że będzie spoko, ja go sobie po prostu zostawię na Mazurach, no bo tutaj do hodowli pieniążka aż takie porady mi nie są potrzebne. No ciekawa jestem, ja jak wiecie po prostu nie jestem ogrodnikiem roku, ani nawet tygodnia, więc na pewno mi się przyda. Poczytam sobie, bo tutaj już właśnie od stycznia są porady. No i też jest kalendarz, więc po prostu na Mazurach będę miała taki kalendarz, a tutaj w Łodzi inny i tu sobie będę różne rzeczy zapisywać. Nie sushi? Powiedz. Moja mama już poszła, pogadałyśmy sobie. Pamiętacie, jak Wam kiedyś pokazywałam ten stos pudeł z West Winga? No to też tam część było mojej mamy. I wzięła sobie te rzeczy, które jej się tam podobały. Jedna tutaj patera leży, bo wyjęłam ją i po prostu była no, złamana na pół. Więc muszę zgłosić reklamację. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Na szczęście dzisiaj w ogóle moja mama mówi, o, że była ta patera. Ja mówię, nie, no te rzeczy się nie powtarzają. I to na pewno, i wchodzę w dzisiejszą kolekcję i była ta patera. Więc zamówiłam, moja mama zamówiła drugą. A tą jutro muszę nagrać filmik i złożyć reklamację, ale już nie mam siły, bo jest chyba 20 koło i właśnie byłam te kartony wyrzucić. Jeszcze miałam iść raz, żeby te kilka mniejszych wynieść, ale już mówię nie. Słuchajcie, znowu mam te muszki, co mnie po prostu doprowadza do szału. A mam nadzieję, że niedługo przyjdą przymrozki w nocy. W ogóle jak tak siedzę, to dziwnie mnie ta bluza deformuje, bo ona jest taka za duża. Cały czas o nią pytacie, ona jest z H&M-u, tylko ja ją jakiś czas, znaczy zaczęłam ją teraz nosić, ale kupiłam już ją jakiś czas temu, więc nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna. Patrzę, bo sushi idzie do swoich miseczek. Nie, myślałam, że się potknie o to krzesło, ale nie. I powiem Wam, że padam z nóg. Tak wiem, jak codziennie, ale tak po prostu już o tej godzinie, a jeszcze nic nie jadłam. I zastanawiam się, miałam ochotę sobie zrobić piadinę z żółtym serem i z pieczarkami, ale nie chce mi się tego robić. Może zjem tosty, żeby było szybciej. A generalnie to mam taki stan, że nic nie jadłam i czuję, że burczy mi w brzuchu, ale w sumie też nie chce mi się jeść znowu. A już nie chcę jeść gorącego kubka. Nie wiem, po prostu chyba też od tego okresu się tak źle czuję, ale po prostu jakoś psychicznie się już dzisiaj wieczorem... Znaczy nic się nie stało, ani generalnie też wiecie, nic wielkiego się nie dzieje. Ale już jestem po prostu taka... No ale jestem bardzo dumna z siebie, że w końcu skręciłam te krzesła, bo tyle czasu stały i już nie mogłam patrzeć na ten karton i jeszcze potykałam się o niego 116 razy przechodząc tutaj. I po prostu, jak wiecie, spojrzę tu i widzę, że tam jest tak, w końcu. Już miałam dość nagrywania na tle tego, ale dobrze, dobrze, że miałam wkrętarkę. Po tym kluczykiem to jakoś bym tam skręciła, no ale generalnie na tym się siedzi, a tam trzeba było przykręcić nóżki do siedzonka, więc myślę, że źle przykręcone mogłyby... Czy co sushi robi? Sushi w ogóle dzisiaj przy mojej mamie, dałam jej jeść chwilę przed tym, jak przyszła moja mama. No i sushi podchodziła do miseczki i tak się cofała. I mama mówi, ona chyba nie może podejść do miseczki. Ja mówię, nie, ona w ten sposób pokazuje, że jej się nie podoba to, co jest w miseczce. I zostaw ją, jak zaczniemy rozmawiać, nie będziemy na nią patrzeć, to pójdzie i zje to, co ma w misce. No i oczywiście zjadła i teraz na kolację jej dałam inną puszkę. I też stoi i tam krąży, podchodzi, odchodzi, no po prostu... takim hitem jest, ale jak ten, jak na nią nie zbo... To też jest moja wina, bo ja ją kiedyś tak nauczyłam, że wiecie, jedna miska stała, o, nie smakuje ci, to masz następną. No co prawda, wiecie, ona wtedy była chora, no ale tak sobie zapamiętała, bo pieski są bystre.
Nie wiem, czy wiecie, ale pieski osiągają inteligencję, mogą osiągnąć maksymalnie inteligencję jakby uczucia 3-letniego dziecka, więc no a 3-latek to już umie różne rzeczy, kuma różne rzeczy i sushi sobie zapamiętała. No ale na razie apetyt mamy doskonały, więc troszeczkę ją przetrzymuję, żeby ją oduczyć tego grymaszenia. Już słyszę te komentarze, Boże, psu jeść nie dajesz, albo coś, psy w schroniskach lepiej mają. No to akurat, to mogę wam powiedzieć, to mnie wkurza. Komentarze na temat tego, że moje zwierzęta mają źle, to po prostu... Naprawdę. Serio, dużo rzeczy można mi zarzucić, ale... nie to, że nie dbam o zwierzęta. I tutaj na pewno teraz też się pojawi lista, nie? Jak to o ciebie nie dbam, co ci złego robię i w ogóle, powiedz. Borek. No i teraz będzie problem, bo ulubione łóżko jest zajęte przez kota. O, widzicie, tam stoi ta patera. Tak. Boże, i po prostu zauważyłam ostatnio, sorry, że się tak ten, ale... że właśnie jak już jestem tak psychicznie zmęczona, już nie mówiąc o tym, że jakoś zestresowana czy coś, czy ten, dzisiaj nie jestem, ale jak już czuję się tak psychicznie zmęczona, to wiecie co, czuję taki ból w plecach. I to jest chyba takie psychosomatyczne, bo mam to tylko wtedy i też jakby samo odchodzi, jak na przykład zaczynam medytować, a cały czas się uczę. Powiem wam, że myślałam, że tylko nie ogarnę, że mój mózg jest jakiś nadaktywny i mam za dużo myśli w głowie, ale powiem wam, że próbowałam jakby od różnych osób czerpać tą naukę i nawet mam wrażenie, że mi to ostatnio jakoś zaczęło wychodzić. No i właśnie jak zaczynam medytować, no to się tak wyciszam i wtedy, słuchajcie, jak ręką odjął, mi przechodzi właśnie ten ból w plecach. Dlatego myślę, że to jest właśnie... A kiedyś myślałam, że może, wiecie, za dużo siedzę nad kompem, bo ja siedzę w takiej pozycji, no, to też na pewno, wiecie, nie pomaga. Ale teraz, teraz mi się wydaje, że to po prostu jest powiązane. Bateryjki mi trochę siadają, wiecie, ostatnio. No ja wiem, że dużo mi osób mówi, no masz prawo być zmęczona, masz prawo coś tam, jakby tak w prawdziwym życiu, nie? Że no, przechodzisz trudny okres. A ja, wiecie co, ja jakoś tak wcześniej o tym myślałam, no ale muszę coś, no zresztą, a szkoda gadać. Będzie dobrze, słuchajcie, ja sobie daję radę. Też ostatnio, wiecie co, myślałam o tym, nie wiem, czy wam to kiedyś opowiadałam, ale jak uczyłam się jeździć konno na Mazurach, to tam był taki koń w stajni, który się nazywał Perełka. I jak pierwszego dnia dostałam Perełkę, nie jeździłam na niej wcześniej, tylko na innym koniku, który był bardzo grzeczny. I potem dostałam Perełkę do wyczyszczenia przed jazdą. No i Perełka, jak stała w boksie, to zaczęła się przesuwać na mnie. No i tak się przesuwała, że ja z tego boksu musiałam wyjść tak delikatnie, wiecie, nie taranowałam, nie coś, no ale po prostu tak się przesuwała, że aż ja się znalazłam za boksem. No i idę do tej pani się zapytać, jak ja mam ją czyścić, bo ona się przesunęła tak, że ja wyszłam, a ona mówi, nie, ona cię testuje, ona cię sprawdza, na ile może sobie pozwolić. I jak ona tak się cofa, to przyłóż do niej rękę, do pupy czy tam z boku. Pokazałam wcześniej oczywiście, w jakich tam miejscach można konia dotykać, gdzie lubi, gdzie nie lubi, co można i co nie można i tak dalej. To już jakby... To nie była pierwsza lekcja. I powiedz, Perełka nie. No i faktycznie, jak jej powiedziałam, nie wolno, no to ona ona grzecznie ten. Ale też na przykład, jak wiecie, tam się czyści kopyto, no to był taki koń, któremu można było powiedzieć, daj nogę i albo tam go tylko tak dotknąć i on podnosił kopyto i dawał sobie czyścić. A Perełka to 15 razy musiałam ją poprosić, jak łaskawie dała kopyto, to opuszczała potem 16 razy. Bo koń tak, dla tych, którzy nie wiedzą, ja nie wiedziałam na przykład, dlatego wam tak tłumaczę, że on tak jakby tą nogę do tyłu, wiecie, i to musi wam podnieść, no bo
koń trochę waży, nie podniesiecie mu nogi chyba. Tak mi się wydaje, musi wam dać tą nóżkę. No i perełka tak widziałam, że mnie testowała. No i potem też w jeździe nie była najbardziej współpracującym koniem. No i po kilku jazdach cały czas dostawałam tą perełkę. I ja też trochę się jej bałam po prostu. To też nie jest tak, że to było... Oczywiście teraz muszę to wszystko tłumaczyć, bo zaraz będzie, że ta pani w stajni coś źle robiła i w ogóle nie. No generalnie to nie był jakiś niebezpieczny koń, który coś tam... Jakby darujcie sobie te wszystkie komentarze, bo babka była super. I któryś raz ja dostałam perełkę i mówię, że dlaczego ja zawsze dostaję tą perełkę, że ona jest taka nieusłuchana i ja się jej trochę boję i inne konie są grzeczne i wystarczy na nie zacmokać, a ja tam muszę się z nią, wiecie, przepychać. A ta pani mi powiedziała, wiesz dlaczego? Bo, no na pani, już nie pamiętam, no w każdym razie mi powiedziała coś też, no jakby tu, nie że słowo w słowo, ale że bo właśnie dlatego, że perełka jest trudna, to ty na niej jeździsz, bo sobie z nią dajesz radę. I powiem wam, że tak dzisiaj mi się... Nie wiem, czasami przychodzą do głowy jakieś takie historie. Nigdy o tym nie myślałam. Ja też jestem taka, że jakby przyjmuję po prostu, co mi życie daje, co mi ludzie dają. I jakby... Nie chodzi mi o tego konia i nie mam problemu z tym, że dostawałam perełkę i faktycznie dobrze, że skoro ja mogłam na niej jeździć, to dobrze, że jeździłam. Ale tak sobie dzisiaj pomyślałam, że kurde, czasami w życiu właśnie, chyba mam tak, że właśnie życie mi daje takie perełki, bo ja sobie radzę. I dlaczego w życiu nie mówię teraz, ale dlaczego w życiu nie mogłam dostawać tych grzecznych koni, tylko takich, z którymi trzeba sobie radzić? W sensie... Mogłam mieć konia, który jest grzeczny i bezproblemowy, a dostałam konia, z którym musiałam sobie radzić. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. I że w życiu jest tak samo. Jak to zmienić, żeby dostawać te grzeczne konie? Rozumiecie metaforę? No bo co, mam przestać sobie radzić i wtedy będzie lepiej? No nie, to nie leży w mojej naturze. Ale coś chyba w życiu robię źle, że dostaję perełki. Bo dostaję perełki. Może jakbym była jakoś nieogarnięta, to bardziej... mi ludzie chcieli pomagać? Nie wiem. Jakoś dzisiaj powiem wam, że to mnie... taka myśl przyszła do głowy. Nie wiem w ogóle, dlaczego mi się to przypomniało i dlaczego mi się to skojarzyło. Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie... no ja tak mam. Że jakoś, wiecie, nikt mnie nie głaszcze po głowie, nikt mi niczego nie ułatwia. Jakby spoko, bo ja też sobie z tym radzę, nie oczekuję, wiecie, tak jak wam powiedziałam, ja nie lubię, jak się ktoś nade mną lituje czy coś i też nie potrzebuję, znaczy no nie zawsze, ale generalnie nie potrzebuję, żeby ktoś mi pomagał. No tylko chciałabym teraz może od życia dostać takie grzeczne koniki, chociaż na chwilę, żeby nie mieć z każdą rzeczą, której się dotknę, problemów. Ale to chyba nie nastąpi. Chociaż wiem, że nie powinnam tak mówić, bo to jest prawo przyciągania. Jak będę mówić, że będę zawsze dostawać perełki, to będę zawsze dostawać perełki. Może to powinnam zmienić. No, a generalnie powiem wam jeszcze tylko na koniec. Bo chyba jednak zbliżam się do myśli o tym, że gorący kubek będzie zajebisty i nie chce mi się nic robić do jedzenia. że... Bardzo mi się podobała jazda konna, że to jest trudne, że konie są niesamowite. Ja w ogóle, no to wam też kiedyś myślałam, że konie to są, wiecie, jak psy, że dasz im ciastko, pogłaszczesz go i on jest w ogóle cały zadowolony i ten.
a konie mają taką osobowość i są takie niesamowite, że ja jakby... No i ja, wiecie, ja lubię wszystkie zwierzęta, naprawdę wszystkie. I to mnie zafascynowało, natomiast no to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. No ja też, wiecie, tutaj absolutnie się nie wypowiadam, bo ja kilka razy byłam na tych koniach i potem przyszła pandemia i już jakoś tak, ale powiem wam, że chciałabym do tego wrócić. Jak zrobię prawo jazdy i będę miała samochód i kiedyś może w życiu będę miała święty spokój i nie będę się musiała zajmować tym, czym się nie chcę zajmować i będę mieć trochę wolnego czasu, to na pewno bym chciała jeszcze wrócić na jazdę konną. No. Fajne to było. I to też wiele uczy w życiu. Jazda konna właśnie takiej, wiecie, współpracy ze zwierzęciem, które jest od was dużo większe, które nie jest właśnie takie łatwe i nie robi wszystkiego, co chcecie, albo no też jakby ma uczucia i może się przestraszyć, albo coś, że to jest taka współpraca, że musicie jakby dobrze współpracować z tym koniem, żeby wszystko działało, bo on też, jak będziecie mu dawać sprzeczne komunikaty, to się złości czy coś. Ja wam powiem, że właśnie na przykład Perełka, to był mój błąd, ale Perełka się złościła, bo jak to się nazywa, wkus? To pochodzeniu to jest kłus, no to szybsze tempo, jak zaczyna tak, wiecie, no z boku to wygląda tak, że on tam nie, ledwo się ruszył, a po prostu ja siedząc na górze, a to też jest wysokość, to jak ona zaczynała biec, ci, którzy jeżdżą konno, biec, to po prostu się tak bałam, że od razu ją hamowałam. No i też ta babka mówi, nie możesz tak robić, że mówisz koniu, żeby biegł. Dlaczego ty ją zatrzymujesz? Bo ja się przestraszyłam, że za szybko ona mówi, no ale nie możesz jej tak denerwować, no ty jej mówisz, żeby biegła, a za chwilę ją zatrzymujesz. No i faktycznie, no... No to jest, słuchajcie, dobra lekcja, taka życia, psychologii, serio. Fajne koniki. Bardzo mądre zwierzęta. Ja też bardzo lubię takie zwierzęta, które właśnie gdzieś tam mają własne zdanie i takie są właśnie... Chociaż mówię, ja lubię wszystkie zwierzęta, no nieważne. Mam nadzieję, że tu nie powiedziałam nic, co znowu spowoduje jakąś lawinę, że coś nie tak z konikami, albo nie wiem. Ja mówię, ja się nie znam na koniach. Kilka razy byłam, bardzo mi się podobało. A jakoś ta Perełka mi dzisiaj przyszła na myśl. Ale wiecie, to jest tak, że jak się przypominają czasami takie rzeczy, to coś znaczy. I to jest po coś. Dobra, już wam tutaj nie gadam dłużej. Nie wiem, co sobie zrobię jeść, ale raczej to nie będzie nic fascynującego, więc zostawię sobie piadinę na jutro. A z wami się żegnam. Dzięki, że byliście ze mną. Dziękuję bardzo, że jesteście, że mnie wspieracie. Czy cicho, czy nie cicho, czy w komentarzach, czy nie, to i tak dziękuję. I widzimy się jutro. Spokojnego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że będziecie dobrze spać i ja też, bo niedługo jest pełnia 19 października albo 20, z tego co pamiętam, także mam nadzieję, że będziecie dobrze spać. Widzimy się jutro.